Freestyle, panowie, 10 lat polskiego craftu. Ciężki czas, no po prostu, nie wiem, jak ktoś wierzy w opatrzność, no to zesłała karę na ten polski craft, na to dziesięciolecie. Te 10 lat? Nie, 10 lat były fajne, no super przygoda, nie? Poprzednie. No te 10 lat, no w zasadzie nie 10, no ale no, nie no, no dla nas 10. To no. Awaria jak. Tomek próbuje nalać sobie piwo. Wielka romantyczna przygoda. Jak zwykle wielka romantyczna przygoda zawsze się kończy upadkiem. Ale ona chyba się trochę wcześniej skończyła. Kto wyżej stał, ten tego bardziej boli, tak? Upadek. No właśnie, to jest pytanie, czy kto wyżej stał, bo widzimy, że z weteranów, kto zaczynał, no Pinta chyba całkiem nieźle sobie radzi. No ja myślę, że bardzo dobrze. No, robią świetne piwa też, no. Dokładnie. Pełna proweska. Natomiast patrząc po dalszych weteranach, ale browar, pracownia piwa, artezan, no to już nie jest tak kolorowo, nie jest tak różowo, więc jaka jest diagnoza na rok 2021? Znaczy, no, my robimy swoje, no, cały czas robiliśmy swoje, byliśmy tak trochę, wydaje mi się, outsiderami i mamy nadzieję, że dalej nam umożliwi ta sytuacja, jaka jest, pandemia, to zamknięcie gastro, no, żyjemy nadzieją, że to się otworzy, że puby ruszą i będziemy dalej mogli robić swoje i to jest tym najpiękniejsze, nie? Że robisz to, co lubisz, realizujesz te pomysły, które chcesz. No i miejmy nadzieję, że tak się uda. No. Natomiast generalnie, powiedzmy tak na dzień wczorajszy, dzisiejszy, no to sytuacja chyba dla każdego jest ciężka, nie? Dla nas wszystkich. Tak. Tomku, zapraszam, bo przecież cały czas jesteś przedstawicielem naszej umęczonej gastronomii. Tutaj. Tak, jestem. Tak, jestem. Więc jak to też. Z perspektywy... No jednego z najlepszych lokali w Polsce. Czy to wygląda obecnie? Najlepszego. No! Uważaj, Jacek, co mówisz, bo jeszcze się ktoś obrazi, a no nie właśnie, chcemy tego. Dobrze. Przepraszam pewnego pana z Lublina też. Bartek pozdrawiamy, tak jest. Tak. No, wpadniemy. Co tu dużo mówić? No wygląda fatalnie, no. Wygląda naprawdę fatalnie, sytuacja jest taka jaka jest, to już jest pół roku jak jesteśmy zamknięci. Te wszystkie programy pomocowe absolutnie nie pokrywają kosztów, które musimy ponosić. Udało nam się zorganizować bardzo fajną akcję zrzutkową, która jak to bardzo dużo inicjatyw naszych wynikło spontanicznie i wyszła po prostu niesamowicie i to było niesamowite uczucie, jak się okazało, że 200%, że 100% osiągnęliśmy w mniej niż 24 godziny. No to było bardzo budujące i wzruszające, ale taka codzienność, rzeczywistość jest bardzo smutna, bo jakby to daje ci kopa takiego, że idziesz do przodu, ale potem tak naprawdę no ja się najbardziej odnajduję w działaniu, tak? I teraz jakby chcę zarobić swoją pracą, a nie dostać. No i jakby działamy, robimy te cateringi. I ograniczyliśmy na początku, było zainteresowanie, robiliśmy to nawet do 3 razy w tygodniu, tak teraz robimy to tylko raz. I tych zamówień jest mało. Są takie piki, czyli jak jest na przykład tak bardzo źle i się troszeczkę wyżalimy, i to jest szczere jakby żalenie się, no to wtedy to ten pik jest taki chwilowy, a potem znowu to sobie opada. Po prostu jednak pub kojarzy się z miejscem, do którego się przychodzi. No nie da się, w sensie to, że my przywieziemy nalaną butelkę, to jest tylko substytut. Oczywiście. To jest tylko substytut i trochę nieskromnie mogę powiedzieć, no, że udało nam się stworzyć z Wojtkiem takie fajne miejsce, do którego ludzie lubią przychodzić i przychodzą dla atmosfery, mamy taką grupę ludzi, dla których pułapka była drugim domem, no i dla nich to nie jest atrakcyjne, że my im przywieziemy nalano, mimo tego, że to jest bardzo dobre piwo, że jest świeże, że jest fajne i że jakby to jest bez zarzutu, no to nie daje im to tego, co im wcześniej dawała pułapka. Ale dzięki temu podtrzymują was przy życiu po prostu, tak? Tak. No, w tej chwili to jest taka walka, tak sobie płyniemy i tak coś tam toniemy, za chwilę ktoś nam rzuci jakieś tam kółko ratunkowe i przez chwilę udaje nam się utrzymać na powierzchni. Potem znowu zaczynamy sobie powoli tonąć i tak o.
No właśnie, bo jeżeli chodzi o gastro, to naprawdę alternatyw zbytnich nie ma, prawda? Ta akcja zamówień przez ludzi. W przypadku browarów rzemieślniczych jest trochę inaczej. To widać od mniej więcej miesiąca, czyli akcja wchodzenia do większych sieci. W przypadku artezana to zaistniało. Jak to z waszej perspektywy wygląda? No z naszej perspektywy to wygląda też tak właśnie jako koło ratunkowe, tak? Że mamy, no jest browar, browar musi pracować, browar musi zarabiać na koszty. Jesteśmy tutaj, jest ekipa, prawda? No jest to koło ratunkowe, no po prostu jest możliwość sprzedania jakiejś tam ilości piwa, gdzie masz pewne pieniądze, pewną zapłatę, więc no musieliśmy się zdecydować na ten krok. Natomiast chciałem wrócić jeszcze też do tego, co Tomek powiedział, te dostawy bezpośrednie, no myśmy to też uruchomili i to było na wiosnę, to było naprawdę super, to było piękne też właśnie. Jeździliśmy, spotykaliśmy się z ludźmi, była to jakoś te, wiesz, przywieziesz ten karton, staniesz w tych drzwiach, pogadasz też. Face to face. Tak, no i pogadamy, a to, a tamto, to piwo dobre, tamto było takie sobie i tak dalej, wiesz. Niektórzy chcieli na obiad nas zapraszać. No, naprawdę bardzo, wiesz, no to jest super, bo mamy już takich klientów, którzy po prostu zamawiają regularnie. Ale to są krople w morzu potrzeb, jak gdyby to nie zastąpi normalnego życia, jakie było przed pandemią, nie? I natomiast takie sieci, no one zamawiają dużo, także po prostu, wiesz, jesteś w stanie popłacić te wszystkie zobowiązania, które masz, utrzymać produkcję i można powiedzieć, że w tej chwili dzięki temu żyjemy, tak? Mhm. No, ale to też jest ważne to, co powiedziałeś w rozmowie ze mną, że to nie tak, że było, że artezan zadzwonił do Lidla i słuchajcie, czy weźmiecie, tylko było odwrotnie. Tak, to Lidl zadzwonił, tak. Bo mówisz, jesteśmy... Oni wiedzą, co robią. Jesteśmy outsiderami, jesteśmy outsiderami rynku rzemieślniczego, z czym się absolutnie nie zgadzam. No chyba, jeżeli Lidl zadzwonił, to znaczy, że fajnie było mieć w portfolio pierwszy stacjonarny browar rzemieślniczy w Polsce. No pewnie to tak było właśnie, że jesteśmy od początku, zdobyliśmy jakąś tam renomę, dobrą albo złą, z różnych stron nas widzą. Ale tak to było, że mieliśmy. Darku, rozmawialiśmy na ostatnim okazję. Podsumowaniu, prawda, było to pytanie o wchodzenie w sieci. Powiedziałeś, że sieci wymagają, że to piwo będzie niedopracowane. Chyba okazało się to niekoniecznie aktualne w obecnej sytuacji. Tak, to prawda. Natomiast Lidl zaoferował bardzo uczciwe warunki współpracy, co jest też dla nas ważne. To piwo, które trafia do Lidla, ono praktycznie w kolejnym tygodniu już jest na półce i klienci mogą je kupić. Tak? To nie jest tak, że ono tam stoi, się kurzy i czeka na półce i nie wiadomo, co się z nim dzieje, tylko to są takie akcje bardzo, bardzo jednorazowe i bardzo szybkie. Czy robicie specjalne piwo dla Lidla? Czy Pacyfik, czy Witam, czy Mera, która jest w Lidlu, różni się tym, co robiliście do tej pory? Oczywiście, że nie. To są normalne piwa, te, które produkowaliśmy do tej pory i ani nie potaniamy produkcji, ani nie robimy niczego, prawda, żeby to piwo sprzedać, prawda. Więc to są normalne, standardowe piwa, standardowe nasze warki. Zresztą to byłoby trochę bez sensu, bo jakby my to piwo sprzedajemy pod swoją marką, nie pod żadną kontraktową ani żadną inną opcją, więc no, chcemy dbać o swoją markę. No właśnie, bo to jest opcja taka, że Lidl zamawia i w tym momencie artezan nie jest duży. Czy rozważaliście kontraktowanie tego piwa w innym browarze? To by było zupełnie bez sensu. Nie. To by było inne piwo. No. Nie, bo po prostu my powiedzieliśmy, jakie są nasze możliwości na ten moment produkcyjne i no jakoś tam się dogadaliśmy. Oczywiście gdybyśmy chcieli sprzedać tego piwa więcej, to byśmy sprzedali, ale to musielibyśmy, tak jak mówisz, gdzieś to piwo kontraktować, a to zupełnie nie o to chodzi. Czyli cały czas jakość. Zdecydowanie.
Zdecydowanie, na miarę naszych możliwości. No, to jest bardzo słuszne. No. Oczywiście, oczywiście. Czy my, no, zawsze chcieliśmy robić swoje, tak? Od początku tak było, że swój browar, swoje robić i tak dalej. No i na razie się tego trzymamy. I tak samo jest z Lidrem. Robimy swoje piwo, wysyłamy tyle, ile jesteśmy w stanie zrobić. Na coś się tam po prostu umówiliśmy i zobowiązaliśmy oczywiście. I tego się trzymamy. Ja jeszcze z marketingowego punktu widzenia mogę powiedzieć, że to jest też fajna rzecz, bo nagle to piwo jest szerzej dostępne. Jest to szansa na to, żeby ludzie, którzy na co dzień nie mieli do czynienia z craftem i nie znali jeszcze marki Artezan, żeby ją poznali, więc to jest fajna szansa. Bo to jest cały czas ta dyskusja była. Jeżeli wychodzimy od pierwszego założenia, że piwo do wielkiej sieci nie traci na jakości, prawda? No bo to też było to założenie, które było z tyłu głowy, że to piwo, które idzie do sieci, nie jest tak dobre. Tak jak... zwane marketowe, nie? Tak, tak. Że to nie jest to samo, co ważone regularnie. Teraz mamy w tej rozmowie potwierdzenie, to jest to piwo jakościowe i ono jest tańsze, prawda? Okej, okay, mamy pierwszy plus, rozpoznanie sytuacji przez nowych ludzi. Oni widzą coś nowego, mogą się zainteresować, może wyjdziemy w końcu z tego 1,5% zaklętego rynku. Mamy 10 lat polskiego craftu i 1,5% rynku piwa, co jest chyba porażką, prawda? Po 10 latach. Ja myślę, że nie wyjdziemy, że to jest wałkowanie się po prostu, tak jak ci mówiłem wcześniej, no, nasza produkcja roczna to są dwa dni produkcji browaru w żywcu, nie? To jest kropla po prostu, to jest promil, to jest jakiś w ogóle ułamek. Ale mimo to Lidl chce mieć piwa rzemieślnicze. Czyli co? No, czyli ludzie chcą to kupować. No, wisienka na torcie, nie? Wartość dodana, to super premium, tak? Myślę, że to jest po prostu... wszystkie sieci tak działają, że po prostu takimi rzeczami ciekawymi, że to jest coś ciekawe może i tak dalej, przyciągają po prostu klientów. A w Lidlu możesz kupić wszystko, nie? Pojedziesz do sklepu specjalistycznego, to musisz pojechać specjalnie po piwo, nie? I potem cię żona opierdzieli, że o ty, piorunie jeden, znowu 200 na piwo, kartonami mi tu stoi, przeszkadza mi w kuchni i tak dalej, nie? A zobaczcie, tak to, że niby jedziesz tutaj kupić tam ziemniaczki, makaron i tam diabli jedzą, co? I dwie buteleczki krawciku, nie? Załóżmy optymistycznie, że lockdown się kończy, jesteśmy wyszczepieni, tak? Jesteśmy za tym. Końcówka 2021, wszystko wraca do normy. Już teraz. Wychodzicie z sieci, wracacie do tego, co było, znaczy, czy już tego się nie da odrobić? Znaczy tak, no, są zobowiązania, jak już się powiedziało, a no to po prostu zobowiązaliśmy się do czegoś takiego. Z Lidlem nam się bardzo dobrze współpracuje, więc pewnie my nie wyjdziemy, tylko oni z nas zrezygnują pewnie kiedyś, jak się zmieni moda albo nie wiem, no, stwierdzą, że nasze piwa nie są aż tak fajne i fancy i nie pasują im, no nieważne. Ale wiesz, no to de facto nie my decydujemy. Mm-hmm. To po prostu, ja zawsze mówiłem, że to jest tak jak, wiesz, jak surfer, nie? Płyniesz, widzisz falę, wsiadasz na deskę. Teraz już trzecia fala, nie? No, wsiadasz na deskę i surfujesz, nie? I każda kolejna większa. Twoje zadanie to jest utrzymać się na desce, nie? Im dłużej się utrzymasz, tym lepiej, nie? I może jesteśmy słabi po prostu, nie potrafimy, wiesz, tak manewrować tu, to, tamto, mieszać między tymi wszystkimi łańcuchami dystrybucji, ale po prostu, no, my staramy się utrzymać tylko na tej desce, no, żeby się nie spierdzielić, się nie utopić, no. I to jest cała filozofia. Albo nie, no. Nie wiem. Nie, no, Jacek jakoś tak... Jak zwykle Jacek. Jacek jakoś tak pesymistycznie mówi, a prawda nie, jest taka, że no, nie nazwałbym tego, co Browar Artezan przez 9 lat robi, próbą utrzymania się na desce, bo jednak jest to cały czas jakaś inicjatywa. Nie, no, mówię o obecnej sytuacji. Nie, no, generalnie, w tej nie, tak, bo ja nie dokończyłem, o co chodzi, że ja uważam osobiście, że naszym jak gdyby naturalnym kanałem to jest jednak, to są puby, to są takie miejsca jak Pułapka, jak u fotografa, jak Szynkarnia, jak House of Beer. I to są naturalne miejsca do sprzedaży takich piw, jak my czy nasi koledzy robią. I mam nadzieję, że po prostu im szybciej to się uda przywrócić, żebyśmy mogli normalnie działać,
tym będzie lepiej, nie? No do tego oczywiście, tak jak tutaj sprzedaż bezpośrednio z naszego taproomu, czy ze sklepiku, gdzie po prostu, no to jest taka rodzina teraz, no, no umówmy się, no tak to było, tak to działało, tak? Że byliśmy rodziną, odwiedzaliśmy się, jeździliśmy, jakieś kranoprzejęcia, jakieś głupoty, jakieś festiwale, jakieś spotkania, no i na tym to polegało. Jestem no zahipnotyzowany tym jego wywodem, naprawdę. No. Tak ja to było nadzieję, kiedyś, tak. Ja mam nadzieję, że to im szybciej to wróci, tym staniemy się bardziej normalni i wrócimy do naszej normalnej egzystencji. No właśnie to jest pytanie, czy wrócimy, bo prawda, jest coraz więcej tych browarów rzemieślniczych w wielkich sieciach. Oczywiście mówicie, trochę nie ma alternatywy, to jest koło ratunkowe. Ale za chwilę ludzie się przyzwyczają do tego, że rzemiosło jest w dużych sklepach. Pierwszymi ofiarami pewnie będą badylarze, sklepy specjalistyczne. Ale staramy się jednak zadbać też o te sklepy specjalistyczne. Mhm. Bardzo nam zależy na tej relacji. Teraz mamy taką serię. To jest nasze DNA. W naszych mediach społecznościowych, gdzie MRNA. Jakby. gdzie promujemy, wspominamy o różnych miejscach, które sprzedają nasze piwo. Tak, tak. Wejdziecie na fanpage, jest wymieniony każdy sklep, z którym współpracujecie, historia. Staramy się po kolei, to będzie trwało, bo tych sklepów jest sporo. I robimy to niespiesznie, ale będziemy się starali o jak najwięcej takich miejsc powiedzieć. Te wszystkie piwa, które próbowałeś przed chwilą, Chateau, wszystkie wersje specjalne, Samiec Alfa, one się nie pojawią w sieciach, tylko one się pojawią w sklepach z tych badylarskich, specjalistycznych. Tak, więc jakby zależy nam bardzo na tym, żeby ta współpraca ze sklepami specjalistycznymi się układała i, no i mamy nadzieję, że uda się, że im się też uda. No, my wszyscy walczymy w tej chwili. No musimy przetrwać. Wszyscy walczymy w tej chwili o przetrwanie. I to by było bardzo złe, jakby sklepy specjalistyczne się przestały istnieć. To jest koniec kraftu. Ale do sklepów specjalistycznych mamy po prostu inne piwa. Mniejsze wypusty, piwa specjalne. Teraz w tym momencie te nasze klasyki, takie jak Pacyfik, Mera, Witam, trafią też do sieci. No właśnie, mamy. Ale to też nie jest tak, że Pacyfik będzie tylko w sieciach. Myślę, że jest możliwość sprzedaży w dwóch kanałach. Jeśli chodzi o Pacyfik, Merę, to jest możliwość sprzedaży w dwóch kanałach, czy Witam. Bo to są piwa sesyjne. Witam. To są piwa po prostu do picia na co dzień. I to już będzie zależało tylko od konsumenta, czy kupi sobie w sklepie specjalistycznym, pewnie przy okazji kupowania jakiegoś tam sztosa, czy jakiegoś ciekawego piwka, albo ma blisko, czy kupi w sieciach. No, w sieciach. No to też nie jest tak, że my jakoś takim szerokim frontem w te sieci weszliśmy, bo byśmy się nawet chyba nie dali rady. Myśmy z desk spadli. To są tylko wrzutki, więc to jest tam dwa dni w tej sieci i potem tego już nie ma, nie? I natomiast do sklepów, w sklepach specjalistycznych staramy się i namawiamy, żeby były te piwa na co dzień w ciągłej dostawie, jeśli chodzi o Pacyfik, Merę, Czarną Wołgę, Witam. Ja chcę pokazać tutaj, co było, bo już praktycznie się skończyło. Piwo antykwaryczne preparat, barley wine wędzony. Przed chwilą doszliśmy do konkluzji, że absolutnie oldschoolowe. Czy ludzie chcą jeszcze pić takie piwa? To się okaże. No właśnie, dlaczego popełniliście to piwo? Rok 2021, nowa warka preparatu. Tradycja. Jedna, nowa świecka. Nowa świecka tradycja. Poprzednia warka to chyba był rok 2019 czy 18. Wiesz, no, piwa wędzone to zawsze jakoś tam wracają. No to jest chyba jedyne, prawda? Wędzone, znaczy generalnie, no preparat, tak. Preparat jakoś tam robiliśmy. Marcena. A to nie wędzone. Chyba, że wydanie Flinkerla. No. Nie, nie, no. W wydaniu IPA. Marcen Górnofrankoński nie może być wędzony. No, no. Absolutnie nie. Nie dostanie certyfikatu. Nie, no panowie, pytanie jest ogólne bardziej. Czy właśnie nie idziecie z tym trendem 50 określeń na etykiecie i ciekawych dodatków? Preparat 2021.
z kolejnymi. Znaczy idziemy, dodatkami. Czy nie idziemy? No ja się pytam, dlaczego nie idziecie, bo chyba nie idziecie. No słuchaj, robimy swoje, no. Robimy swoje, wydaje nam się. Darkowi się wydaje, że jeszcze mu się nie wyczerpały wszystkie pomysły, że jeszcze ma różne pomysły w rękawie. I... Ale że preparat w wersji pastry, tak? Czemu nie? Znaczy, no nie. Tak. Tylko dlatego, że był pastry, nie? No nie. Znaczy, generalnie. O, smarakują. To jest w ogóle rozmowa schodzi na głupie tory. No. Albo z Tonką. Nie, nie. O, z Tonką preparat. Nie no, wiecie jaka jest sytuacja 2021? Nie, no ja myślę, taki, że, nie, ale ten rynek, że ten lament tak trochę... przeciwko no. pastry jest zupełnie bez sensu, no bo są ludzie, którzy to lubią i to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie i we wszystkich krajach i to się rozwija i to jest robione. I są ludzie, którzy tego nie lubią. Ja na przykład nie lubię pastry, ale nie krzyczę, że nie wolno wam robić pastry. Jasne. Róbcie ze pastry, róbcie to, co chcecie. No, na tym polegał Krawcy na początku, nie? Że robiliśmy to, co chcieliśmy i to, co nam się wydaje, że jest fajne, że nam smakuje i spotykaliśmy swoich zwolenników, tak, którym też pasowały te piwa i jakoś się jednoczyliśmy i się piło. Więc ja nie jestem przeciwko ani pastry, ani tam, że jest ileś przedrostków na tym, na etykiecie. Piwa są ciekawe. Ale to też nie świadczy o dojrzałości rynku, że mamy tyle wariantów, tyle rzeczy do wyboru, że potworzyły się poszczególne segmenty. Rozmawialiśmy o tym, że ten segment jest ciągle za mały, ale to, że są zwolennicy piw, oczywiście pastry, zwolennicy piw wytrawnych, goryczkowych, to dobrze świadczy, że jakoś się to rozwinęło, no to jest, nie? No to jest super, a nie, że wszyscy piją wszystko. Tak, no. Że 2015 dotąd wypił wszystkie premiery piwne, tak? Bo niczego nie było na rynku. No nie, i teraz no, mamy tego od cholery, tak? Byłeś tytanem pracy też. No dobrze. A... 2015... Nie odejmuj sobie. Myśmy w 2015 zrobili... w 2014, jeszcze jak byliśmy w Natolinie, zrobiliśmy 63 nowe piwa. No. I wszystko było pite projekty. Przecież i PDSL, chociaż PDSL już wtedy nie, bardziej świętej pamięci Hopsters. Hopsters. W Hopstersie były wszystkie ciągle w premiery. Hopstersie tak, były no. premiery elegancko. No. Proszę, ale dążę Danio do było. Dążę do tego, że mamy teraz te właśnie jakieś subpodziały, a te 1,5% chyba ciągle jest, nie? Że jakoś ci nowi nie wchodzą. Czy wchodzą? No właśnie jak to widzicie? No właśnie, panie Tomku. Czy ty widzisz nowe osoby w Pułapce? Teraz nie, albo teraz zupełnie do widzę, ale zdecydowanie przez to, jak zaczynaliśmy, co się wydarzyło przez te 7-8 lat, no to, znaczy, czy tam 10 lat polskiego craftu, to jest znacząca różnica. No ja pamiętam, jakie mieliśmy piwo w ofercie i jak one po kolei wychodziły i jak z piw, nie wiem, słodkich na przykład, jakichś tam fortu nowocowych, ludzie przechodzili na przykład do Pacyfika, no to taka jakby, znaczy naturalny rozwój tej, i nie mam wrażenia, że nie ma potencjału, jest potencjał, żeby wciąż jest potencjał, żeby poszerzać ten rynek i wierzę w to, natomiast prawda jest taka, że też ciężko się jest bronić przed dużymi koncernami, bo one robią wszystko, żeby ten nasz rozwój zahamować i duże akcje marketingowe, kampanie reklamowe, w tej chwili reklamy jednej z dużych marek, których nie będę teraz reklamował, która sprzedaje IPA i w reklamie opowiada, jak tam wrzuca 6 odmian amerykańskich chmieli. No to jest bardzo trudne, będąc... Już czuję te komentarze. Będąc... Ej, co to jest? Coś za 3,50, dajcie mi to. No, więc to jest jakby trudne, natomiast trzeba po prostu robić swoje. Trzeba się starać robić cały czas dobre, równe piwa. Jak Adam Małysz oddawał dwa równe skoki. No tak. Tak, bo każda warka powinna być równa i dobra. Koncern powie, że wrzucił 6 odmian tego chmielu, a potem tego nie czuć w ogóle. Tak, więc... ale ja mam jeszcze taką jedną konstatację, którą często się dzielę przy różnych tego typu dyskusjach, że my często, jakby teraz pewnie ten film też będzie
oglądała pewna ograniczona grupa ludzi bardzo siedząca w temacie. Zdecydowanie. Która jakby śledzi sprawę, które śledzi mniej więcej premiery. Pozdrawiamy was, 25 minuta, tak. Wytrwaliście, pozdrawiamy. Szanujemy to bardzo. Przegapiliśmy 21. Kurczę, niestety. Ale jakby... I tam dużo ludzi mówi, a znowu to samo, a to pastry, albo ciągle coś tam. A tak naprawdę jest wciąż ogromna grupa ludzi, która tego w ogóle nie śledzi, która w ogóle nie wie nic o tym i która wciąż może z jakiegoś powodu się tym zainteresować. I tak jak obserwowałem sprawę z punktu widzenia pubu, zza baru, to do pułapki większość ludzi, która przychodzi, to przychodzi nie dlatego, że jest jakieś nowe piwo i takie czy owakie, tylko dlatego, że wie, że u nas jest dobre piwo i że można coś spróbować fajnego. I jakby sama ta idea, tak, a te niuanse to mała grupa ludzi, tak, jest, nie wiem, czy jest jepiwka, czy inne specjalistyczne grupy i to jest taka bańka tak naprawdę i nam się często wydaje coś, że ktoś już na przykład ma dość, już mamy dość tam, nie wiem, właśnie o pastry, a to nie do końca tak jest. No tak, bo to jest około 1000 osób, która właśnie uczestniczy w tym życiu specjalistycznym, z punktu widzenia chyba sprzedażowego niekoniecznie istotna. Słuchajcie, dobra. Znaczy, pewnie jest jakaś tam istotna, znaczy, no bo to są opiniotwórcze. Opiniotwórcza, o tak, to a bardziej. Jeszcze zauważmy, że Krawcik, sytuacja była przed pandemią taka, że generalnie jak gdyby zagonił się w taki, no ciężko było, to było wszystko takie już strasznie, taki bałagan się wytworzył, że ktoś, kto nowy, kto przyszedł, po prostu wszedł do tego marketu jakiegoś tam, który ma po prostu Kraft w ofercie i stanął przed tą półką i po prostu nie wiedział, co kupić. Zobaczcie, jaka super, świetna rzecz się zrobiła, na przykład z puszkami i z etykietami. Jakość etykiet w dzisiejszych czasach w porównaniu do tego, jak myśmy zaczynali butelkowanie, no to jest w ogóle jakiś kosmos, to są dzieła sztuki. Tak. Teraz przychodzisz, patrzysz na te etykiety i mówisz, o Jezu, jakie to fajne, to sobie wezmę, tamto. I potem nie wiesz, co kupić. Wszystkich, którzy dotrwali do tego momentu, tak, to polecam użyć Google'a i poszukać starych etykiet Browar Arteza. Taka pierwsza IPA, WIT. Ja mam plakaty, Marlena, my mamy plakaty Wiszą, WIT, Pacyfik, Grodziskie, my to szanujemy. Ale ten WIT, Pacyfik i Grodziskie dalej to nie były było gorzej. To są świetne etykiety, natomiast te pierwsze takie, zupełnie pierwsze. Znaczy to Chateau szczególnie, pierwsza etykieta Chateau. Ale wtedy był fokus jak gdyby na piwo, że w ogóle jest, nie? Co tam się przejmuje etykietą? A teraz zrobiło się inaczej i też, ale myślę, że to jest bardzo ważne właśnie to, co Tomek powiedział, że musimy próbować też rozszerzyć się na ludzi takich, którzy po prostu nie mają ani chęci, ani czasu, żeby się tam zagłębiać, czytać o tych piwach, a dlaczego takie, a dlaczego tak się nazywa i tak dalej, i tak dalej. Tylko my tego nie potrafimy na razie, no może tak ogólnie mówiąc jako Krawcik, nie? Bo żeśmy, no też wyszliśmy wszyscy jak gdyby z tego samego korzenia, tak? Że siedzieliśmy w tym piwie i w tej bańce i może to jest właśnie. Znaczy to jest zadanie na kolejne 10 lat, tak. Albo w ogóle sobie powiedzieć, że Kraft jest rzeczą ekskluzywną, jest właśnie tą rzeczą super premium i nie ma potrzeby, żeby wychodzić poza 1,5%. No okazuje się, To jest bardzo trudny ten balans, mam wrażenie, no bo z jednej strony właśnie tak, no ludzie oczekują, bo to jest jakby też częste, że jak komuś coś zasmakowało, to on chce to mieć, tak? I na przykład zasmakowało mu, teraz wydaję nową IPę, Fabryka Zapałek. I ona jest naprawdę bardzo dobra, już o tym mówiłem, śmialiście się, że jestem nieobiektywny, trudno. Ale ona jest naprawdę rewelacyjna i teraz ludziom to zasmakuje. No właśnie już bym napełnił sobie szkło. A tu gadają. I człowiek spróbuje to raz i za miesiąc przyjdzie i powie, ja piłem takie, z taką zapałką. To było świetne, ja bym chciał takie. I tego już nie będzie, bo to była jedna warka. I te, mam nadzieję, że to piwo będziemy powtarzać, ale nie ma możliwości, żeby to była masowa produkcja, która będzie cały czas dostępna w sklepie i to też jest jakby problematyczne. Ale to też chyba nie wybrzmiało, że Kroniki Artezana to są poszczególne piwa, jednostrzałowce de facto. No mam nadzieję, że będziemy powtarzać, ale na początku jedno... Więc zwróćcie na to uwagę, że
jednak jest opcja taka, żebyście spróbowali tego, bo może nie wróci. Panowie, kurczę, szkło to jest jak klepsydra. Jak klepsydra. Klepsydra przechyliła się, szkło jest puste, trzeba uzupełnić. Dzięki wielkie. We trójkę się, tak jest. Wszystkiego dobrego dla artezana. Dziękujemy. Dla pułapki również. Pamiętajcie o nich, bo gastronomia ostro w dupę dostaje. Ale też i rzemiosło trzeba wspierać. Także 100% craft. Data? Data? 25-26 czerwca 2021. Czyli jak zwykle ostatni weekend czerwca. Mamy nadzieję, że się uda. Na razie.